Hej, witam Was z tej strony Gal. Wracamy do naszej przygody. Przed nami Ryder, zestrzelony w poprzednim odcinku. Przez moje zagapienie musiałem użyć autosave'a z tym zestrzeleniem, ale zestrzelony został. Podpowiedź Jakuzy, więc się dostosuje. Zamiast celowania lepszego wrzucimy apteczkę, żebyśmy mieli jednego zapasowego takiego medyka. Fakt, że no nie gramy na tym Ironmanie, więc jeżeli bym grał na Ironmanie, to by apteczek było więcej, bo byłyby przynajmniej trzy. Trzech żołnierzy by miało apteczki, bo jak grałem na Ironmanie, to wiem, że bardzo często musiałem podtrzymywać, jak to się mówi, zdrowie? Znaczy podtrzymywać na życiu, bo żeby mi nie umarł żołnierz. Ale teraz to jak po prostu jak tracimy żołnierza, to dostałem od was zielone światło, że mogę autosave wgrywać. No to dobra, to lecimy. Myślę, że jeszcze dwa odcinki, więc tą misję powinniśmy dzisiaj skończyć. Góra trzy odcinki, ale wolałbym dwa, bo dzisiaj nagrałem trochę tych odcinków i trzeba jeszcze je ładnie popisywać i powrzucać na YouTube'a. To tak się. Choć i tak, jak przez OBS-a nagrywacie, to na YouTube'a się w pół godziny wrzuca odcinek, więc jest dobrze i nawet nie trzeba go renderować. Wiadomo, jakoś trochę gorsza na YouTubie jest, jak jest niezrenderowany, ale. Ostatnio się nie skarżyliście na to, że jest jakoś słaba na YouTubie. Uff. Statek widać. No, to nie wiadomo, gdzie wylądowaliśmy. Są tam jest losowe lądowanie na mapach, więc. Dobra, jesteśmy w miarę blisko. Kurde, mapa. Która to jest mapa? Czy tutaj się szło na tą stronę? Na tą wzgórze, czy na to wzgórze? Tutaj są drzewka. Tu jest kilka osłon. I wejście do statku. No tutaj też by były drzewka. Kurde, prawa, lewa. Lewą chyba wybierzemy. Dobra, to ruszamy. No, na tubę będę rzucał teraz. Myślę, że będziemy mieli po dwa, przynajmniej przez 2 tygodnie, 3 tygodnie. Dnie. Dobra, jest heavy floater. Nie mamy rakiet. I to może być problem. Mamy za to tabula, który ma granaty. Jaki zasięg? Prawie do niego dorzuci. To zostałby mi tylko ten Elite Mutant tutaj problematyczny, bo z tą grupką sobie powinienem teoretycznie poradzić. O, to drzewko się nie rozwali? Myślałem, liczyłem na to, że to drzewko rozwalisz. Ale nie rozwalisz. Dobra, floater jest odsłonięty. Dobra, ty jesteś z tyłu. O cholera. Powiadasz, że tylko 22% masz. No dobra. A, mogę chemiczne granaty wziąć. Tak, dlatego sobie ten, bo mówisz, żebym poszukał patrolów. Patrole poszukam sobie, tylko że nie mam na razie tych Firestormów z AP kanonem. I teraz właśnie używam tych drugorzędnych myśliwców, a te z AP kanonem sobie Firestormy zostawiam. Czy ty masz snapshota? Dobra, masz snapshota. Bardzo mnie to cieszy. Kurde, tylko 76%? No ale dobra, ale jest 13. To cieszy. Pielucha wziął niewidzialny granat. Dobra, to ten granat chyba za chwileczkę wykorzystamy. Spróbujemy jeszcze tutaj ściągnąć. Okej. Jaki ma zasięg ten granat? Akurat tą moją ekipę osłoni. Ale czy do tego drzewka bym mógł sobie dobiec? Pytanie, czy sprawdźmy.
No nie wiadomo, czy jak dobiegnę do drzewka, czy ten AP granat będzie mi jeszcze ten. Smurfetka. Mimo tego, że ma 100 celności, ma tylko 29%. Okej. Ale spróbujemy dwa razy, no. Raz. Było blisko. Drugi raz też nie trafione. Okej. Ty możesz, ale no nie trafisz go. Czy dorzucisz tam granat, Ania? No teoretycznie mogłabyś mu zniszczyć tą jego osłonę, ale to trzeba było zrobić wcześniej. Póki jeszcze mógłbym gunnerem strzelić. Dobra, włączymy sobie Overwatcha. Ty rzucisz granat niewidzialny. O, da się całą trójkę osłonić. Zapominam o tych chemicznych, bo nie wiesz, nie grałem tymi chemicznymi granatami wcześniej i ten, no i sobie o nim, że... Bałem się tego dymu rzucać. Ten ma Titan Armor, powinien przeżyć. Czwórka. Okej, ten powinien być sapreśnięty. Dobra, sapresnął nam... Hello! Cześć kolego! O, 12 od rekruta! To było miłe, to było miłe, to było naprawdę miłe. Dobra, strafisz go? Ach! Ach, kurde, niedobrze. Prawdopodobnie zrobimy to teraz tak. Mam nadzieję, że zaryzykuję trochę. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie wypatrzy z tej strony. Rzucę sobie granat do tego tutaj. I już z tej strony nie będziemy podchodzili do statku, bo tu będzie wszystko wyczyszczone. Masz 85%. No dobrze. Ty masz podwójnego Overwatcha. Sprint, automatyczny strzał reakcji. Nie, ty nie masz podwójnego Overwatcha, więc myślę, że możesz do niego strzelić i go zabić. Ale rekrut już chyba raz strzelał, już nie mogę drugi raz strzelić nim. Oraz plazmy od rekruta. Dobra, tutaj zapreśniemy sobie tego, jakby się wymyśliłby sobie odchodzenie, żeby go ładnie można było trafić. 20%, no próbuj. Może akurat, czasami się na 20% trafia, nie tym razem. Smurfetka się zbliży, 39%, ale zostawimy ją, bo ona ma cover fire. Granat dymnego już nie rzucę, bo już ten. Bo się ruszyłeś. Snajper przejdzie tu, powinien mieć troszkę większe szanse, bo będzie większy kąt. Jeszcze brakło mu trochę, żeby slankować. Okay. A ja w ogóle nie wziąłem McFlowera, czyli praktycznie się nie nastawiłem na to, że będziemy coś łapali. Mimo tego, że był elit miecony. Teraz jakby rekrut miał McFlowera, to by pewnie go spróbował złapać. No dobra. Zabijesz go? Ha, smurfetka. Jej genialne celowanie. Dobra, ten nie trafia, a nie trafia dlaczego? Bo jest zapreśnięty. Dobra, snajper. Snajper by mi pasował, żeby go sflankował. Myślę, że stąd powinieneś go sflankować. Tak jest, 78%, 100% na krytyczny. Ale przeżywa. Rekrut go zabije i w tym momencie będziemy mieli ten. I w tym momencie będziemy mieli awans u rekruta. Pięknie. Kurde, rekrut powala Elite Newtona. Torped El Gal.
Co on miał za broń? Torpedo Legal. Spoko, dobra. Nikt nie oberwał. Bardzo mnie to cieszy. Zostało 14 do rozwalenia. I wiemy już, że pójdziemy w tą stronę. Bo tutaj troszeczkę poniszczyliśmy osłon i się po prostu przeniesiemy w drugą stronę. Gunnerów możemy zbliżyć. To żółw miał takie niskie procenciki do strzelenia? To ja myślałem, że to jest ten, że to ten nasz, że nie żółw, tylko ta nasza nowa rekrutka tak słabo strzela. Się okazuje, że to żółw tak mnie zawiódł. A on już nie na jednej misji był z nami. No, 22% mieliśmy ostatnim strzałem w tym, w bazie obcych w poprzednim odcinku. Tak mówi, że 20% się rzadko trafia. No, jego plazmę, no tak, dokładnie, o jego plazmę mi chodziło. Ale kurde, niestety nie tknęło mnie, żeby dać rekrutowi Agrifol. Może zamiast tej apteczki Agrifol, znaczy ten Agflower byłby lepszy, bo teraz gdybym miał 3, to byłaby duża szansa na najwyżej, żebyśmy go na 2-3 save'y złapali. Jakby się przydała, to by się przydało strasznie, ale trudno. Smurfetka, podbiegniesz tutaj. Poczekamy teraz, aż się rekrut wróci ze snajperem z tamtej strony. A ty sobie możesz przemieszczać się dalej i przeładować. Okej. Snajpera też trzeba będzie przeładować, ale na razie poczekamy, żeby oni się przebiegli tutaj na tą stronę. Teoretycznie mógłbym się zbliżyć do tego statku. No tak, teoretycznie 1 na 5 przy 20% powinno trafić, ale RNG w XCOMie jest niesamowite, bo przy 99%, gdzie 1 na 100 strzałów się nie trafia, to najczęściej się akurat ten 1% i się nie trafia, a jak jest znowu w drugą stronę, to w drugą stronę, no przynajmniej takie szczęście moje jest. Okej, słyszeliśmy coś tu. Pytanie, czy to do nas wyjdzie i się zbliża, i dlatego to usłyszeliśmy. Musimy się tutaj przejść w tą stronę, ale myślę, że się przejdziemy, obejdziemy sobie. To troszeczkę to dłużej potrwa, ale ten skład, który mamy na tej misji, to nie jest skład wyborowy. Poza tabulem, który jest naprawdę z topu i smerfetki. To cała reszta pozostawia dużo do życzenia. Naprawdę dużo pozostawia do życzenia. Okej, ty sobie możesz przeładować, rekrucie. A ty jesteś ranny? Aha, bo granatem dostałeś w czapkę. Dobra. No, taka wiesz, to jest taka przywara Polaków, że lubią sobie pogdybać. No, ale nie ma co gdybać, trzeba grać dalej. Myślę, że będziemy się tutaj przemieszczali. Spróbujemy to obejść, bo tam coś słyszeliśmy. Zostało ich 14, więc nie jest źle. Myślę, że takie dwie potężne grupy, no. Zniszczyliśmy Heavy Floatera i zniszczyliśmy tego, i zniszczyliśmy Elite Mutony, więc to było to, czego się najbardziej bałem na tej misji. Jeszcze ci Outsiderzy by mogą być niebezpieczni, plus Sectoid Commander, ale Sectoid Commander, tu mamy Filmenów, jak słychać. Ale Sectoid Commander to bardziej. Na niego trzeba uważać, żeby po prostu nie był w zasięgu naszych żołnierzy, tak żeby nie przejął nad nimi kontroli, bo jak nie przejmie kontroli, to no to zawsze możemy go załatwić. Mamy jeszcze granaty, mamy, żeby go odsłonić, mamy dwóch gunnerów z ogromną siłą ognia. Jak go już odsłonimy, to będzie po nim prawdopodobnie, więc zostały nam drony. Nie wiadomo, czy jeden, czy więcej tych dronów. Dobra,
Jedziemy do góry. Zaraz będziemy się na tych filmenów dobierali im do tyłka. Ktoś jeszcze został tam z tyłu? Nie, nikt. Fajnie by było, jak była taka grupka, powiedzmy, 8 filmenów. To wtedy by nam zostało ich... Nie, to niemożliwe. To niemożliwe, to byłoby zbyt piękne. Zostałoby jak akurat po jednym, chyba. Jednym dronie, jednym... Nie, już myślałem, że coś tutaj wypaczymy. Ale nie. Ruszam tam. Tabul ma trochę pancerza na sobie, więc też potrafi dużo przyjąć. A w ogóle co, na tej bazie obcych nic nie uszkodziłem? Kurde, bo nie sprawdziłem tych. Nie sprawdziłem naprawy. Muszę pamiętać o tym, jak wrócę z tej misji. Wstawimy go na Studying Weapon. Tutaj nie za bardzo mam gdzie postawić naszego gunnera, ale może akurat nic nie wypatrzymy. Smarfetka też została trochę z tyłu, musimy ją do przodu przesunąć. Pielucha niech siedzi z tyłu. Z przodu dwa Overwatche. Każde filmeny mogą mieć Lightning Reflex i tu może być mały problemik. Wejdziemy na tą górę, ustawimy się za tym piękiem i stąd będziemy napadali na statek. Taki jest plan. Wykonanie, zobaczymy jak wyjdzie. Tabul, mogłem tabulem pójść sprawdzić, czy tutaj coś w ogóle nie ma. Jakby ktoś coś na tej górce jest, to wtedy będziemy zmieniali jeszcze naszą koncepcję. Dobra, ale na razie spoko. Na razie spoko. Nic nie ma aktywowanego, nie musimy się tak bardzo czaić za osłony. Mogłem teoretycznie iść na przebój i wejść do statku, ale to wtedy by nam coś pewnie z tyłu wyskoczyło. Tak. Oni dobrze strzelają, się zatruwają i tu jest problem. A my mamy teraz tak, ograniczony skład, bo praktycznie jesteśmy oparci na dwóch żołnierzach, czyli Tabulu i Smurfetce, a ta reszta to jest taka loteria. Jak będą mieli dobry dzień, to trafią, jak nie będą mieli dobrego dnia, to nie... O, wykrakałeś nam. Mamy grupkę filmenów. Sprawdźmy, czy mają Lightning Reflexy. Low profile, tutaj Lightning Reflexu nie ma. Nie! Ja miałem fuck! Miałem nacisnąć sobie w jeden, a nie jedynkę. No trudno. Mógł przynajmniej zapytać o potwierdzenie. On nie może teraz celować, nie mogę przeglądać, czy mają Lightning Reflexy, czy nie mają. O fuck! Ale skrzaniłem. Okej. No raczej mój... On jest za nisko, on jest na podwyższeniu, więc nie będzie ich widział. Mógłbym go teoretycznie tutaj wysłać. Teraz tak, tutaj sobie gunnera ustawimy, a Ruki, no ustawimy go za tym drzewem, ale wolałbym, żeby to oni do mnie podeszli, tabula będę wycofywał za chwileczkę. Włączmy Overwatcha, niestety kurde, jeden misclick, mam nadzieję, że tabul nie oberwie mocno przez to. Okej, czy ten ma Lightning Reflex? Na szczęście nie trafia. Nie ma Lightning Reflexu, to może być martwy.
No i jest martwy. Headshota mu założył. Pięknie, z takiej wielkiej broni headshota założył. Dobra, ten się zbliża. A ten ma Lightning Reflex. Właśnie nie zdążyłem wszystkich sprawdzić. Aha. 8% było? 8% było i trafiła. No to jest cała smurfetka, kurde, to jest to. Jak ma ten, jak ma 90%, to nigdy nie trafi. Jak ma 8%, pewnie, że trafi. A teraz ma 78, pewnie nie trafi. Mówiłem, to jest perfetka. Taki jej urok. Na 8%, kurde, ładuje jak szalona. A jak ma, o kurde, tutaj stąd to chyba trafi. O jeden. Dobra, tak, to sobie możemy z nimi grać, pokrywać. Trzy. No. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu w tym momencie. Ty go widzisz. Dodajesz żywiku. A, mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Ty nie widzisz nic. Okej. To się zastanawiam, czy w ogóle tabula się opłaca stamtąd ruszać. Bo całkiem nieźle mu tutaj idzie na tym podwyższeniu. Mógłbym mu nawet dorzucić jeszcze tego rekruta do wsparcia. Aha, tylko że to 34% tylko. Ho! Ten rekrut się dobrze zapowiada. Ciekawe, kim on będzie. Chyba snajperem, bo. Albo tym, o skautem jakby było. Jakby był skautem, to by to tak właśnie pod takiego dobrego skauta podchodzi. Dobra, możemy jeszcze jednego granata rzucić, dymnego. Bo mam tutaj tą dwójkę moją. Wysuniętą do przodu. Może zostać na Overwatchu. Czy ja chcę przeładować, czy strzelić? A, strzel, później sobie Nie, przeładuj, bo później ty będziesz mógł dwa razy strzelić. Mogę strzelać. Teraz się powinieneś troszeczkę uleczyć. To, co ci tam zrobili krzywdy, to powinieneś sobie to wyleczyć. Ty podbiegnij tutaj, żebyś ich mogła za chwileczkę ładnie sflankować. Pieluszka sobie przeładuje. Snajper. Snajpera bym chciał też tak gdzieś tutaj ustawić, tak żeby ich mógł za chwileczkę z flanki pociągnąć i zdobyć trochę doświadczenia. I tak, tabula, jak do niego strzelam, to będzie miał strzał reakcji. Ile było tych filmenów? Raz, dwa, pięciu było tych filmenów? Jak już zapoliczyłeś? Ile było ich? Okej, okay, ten się wycofał. Stchórzył. Okej. Już tam Może nas wyszedł. wciągnąć pułapkę, więc musimy uważać. Okej, nie ma go. Ale musimy uważać, bo to mi śmierdzi zasadzką. Na kilometr. Okej, gunnerzy. Ty musisz powoli podchodzić. Tabl, zostajesz na Overwatchu. Okej. No chyba, że się przestraszył tego. Chyba sześciu piszesz. A to zabiliśmy ilu? Tutaj czterech chyba. Raz, dwa, trzy. A może tutaj jeszcze kogoś zabiliśmy? A może pięciu zabiliśmy? Cholera wie. Trzech było na pewno na początku. Jeżeli byśmy tutaj zabili pięciu, tamtych trzech, to by było osiem, czy dziewięciu by zostało. Z tym jednym to jest ośmiu jeszcze. No to jest realne. Dobra, tabulek zaraz sam się uleczy.
Ale będziemy musieli rozbić ten odcinek znowu na dwa, bo zostało nam 5 minut do naszego magicznego pół godzinki. A teraz nie wiem, co tu robić. Czy go olać? O cholera, gdzieś tu przeskoczyło coś. Dobra, no, podaj, biegnij do pełnej osłony. Czy go olać i ten, i on sam przyjdzie? Przemieszczam się. I wchodzi do tego statku, czy go gonić i ten, i dopaść go jeszcze? Tylko boję się, że tam wpadnę jakąś zasadzkę, że oni się po prostu tak na nas zasadzili. No bo tabel sobie przyładuje, może akurat nic nie będzie wybiegało. Pielucha do góry. No to biegniemy. No dobra, czy on wyjdzie do nas? Nie, on pewnie do statku pobiegł i tam gdzieś z Sectoid Commanderem będzie się czaił. A nie, tu jest. Goodfather, dasz radę z nim? Powinieneś, 92%. Tak jest. Uff. No to zostało ich prawdopodobnie 8. W tym drony, więc to takie... Może być przyjemne to sprzątanie. A raczej Finmenów więcej już nie mamy. A czemu się nie uleczyłeś, Taubul, do końca? A, bo skończył ci się naprawy, masz zero napraw. No dobrze. Location confirmed. Tak jest, dowódco. A, włączmy Steading Weapon, choć raczej tutaj się nie przyda. Chyba z drony jakieś wyleczą, ale to też, kurde, po co na będę Disabling Shota na drona tracił? No, jesteśmy blisko dronu, bo słyszałem drony. Czyli to, co tutaj z tej strony było, to był dron prawdopodobnie. Już tam idę. Ale ciężko będzie podejść do tego statku. A to jest Rider, tak? To on jest tam w środku, pewnie będzie dużo tych pomieszczeń. Czyli to teoretycznie powinniśmy mieć jeszcze tam szansę ich ładnie... Ładnie dobić, to musimy się tylko zbliżyć do tego statku i wejdziemy do środka. Tam mniejszą robotę będą robili gunnerzy. Bo w środku jest ciężko ustawić gunnera porządnie. Przynajmniej w tego gunnera, co ja nim gram. Bo ja gram tymi, co nie mają strzału po ruchu. No tak, dronem też myślę. W ogóle zaskoczyło mnie, że ten, zaskoczyli mnie ci Finmeni, że oni tylko co po jeden tabulowi brali. Spodziewałem się większego poru. O, idą. Idą drony. Ile ich jest? Jeden mniej. Ten jest duży, to jest ich szefu. Pięć. Pięć dronów. Powiedzmy sześciu tych filmenów było, to by było 11. Trzech tamtych na początku to jest 14. Czyli zostaje dwóch outsiderów i jeden Sectoid Commander. A spoko. Rakieta by się teraz przydała, ale niestety rakiety nie mamy. Dobra, dajmy gunnerom, bo czekaj, to jest pułkownik, więc on nie za bardzo musi zdobywać doświadczenie. Tu musimy zdobywać za to doświadczenie. No to próbuj killować. Tak jest. Teraz tak, gdzie jest jeszcze... Tu jest. Tru nic nie widzi. O, cholera. Peszek, dobra, tabul. Tabul, nie dałem ci hola targetingu, ale tego dużego by mi pasowało. Co ten w ogóle duży potrafi? Hola targeting, latanie, overload i rapier. No, w sumie nie ma nic takiego strasznego, nawet na to patrząc, że to jest szef u ich. Smarfetka też nic nie widzi. No ale za to mój Ruki widzi coś. Spróbujesz coś? Porządzisz to? Tak. Ach, tym razem nie trafiłeś. Merde.
Chyba, że zrobimy ten odcinek dłuższy i po prostu skończymy to. Bo mamy w tym momencie no, z 28 minut. Może zrobimy jeden odcinek dłuższy. Nie zjecie mnie później na YouTubie. Oła! Poszła w niebo. Choć obawiam się, że możecie przestać też oglądać tego YouTuba, bo... całe archiwum jest na Twitchu, więc możecie sobie do przodu po prostu pooglądać odcinki. To jest takie rozwiązanie dla ciebie, Yakuza. Jeżeli byś miał ochotę na przykład na te... na odcinki do przodu, no to na tym, na Twitchu jest archiwum live'a. Co za tym idzie, masz szansę sporą sobie coś zobaczyć. Okej, zabijesz go? Ach, dobra, ale ty masz jeszcze cover fire. Więc jak on by próbował strzelać, tego dobijesz. Cover fire. 97%. Dobra, tym razem trafiłaś. Zostały dwa drony, ale te dwa małe drony nie powinny... Tamten zrobił dwa ruchy. A ten co? Kurde, jakie oni są ofensywni. Jeszcze bardziej niż ja na tej bazie obcych. Wiedzą, gdzie jestem. No trudno, żeby nie wiedzieli, ale on już jest martwy. Do tabula się nie strzela. Bo to się kończy śmiercią. Sprawa załatwiona. Dobra, teraz tak. Doomday mogłaby sobie pozdobywać doświadczenie. Okej, nie trafiła. Ruki ma już awans? Ma już awans, to on nie musi strzelać. Smurfetka jest pułkownikiem. Pielucha. Żółw. Żółw jest, kurde, znowu poza zasięgiem. Oj, to nie jest dzień żółwia. Zdecydowanie nie jest dzień żółwia. Dobra, ty możesz jeszcze strzelić. Dajesz. 38%. Oh yeah! I została ich tylko trójka. Wracam do akcji. Została trójka. Może medyk. No, tylko że medyk ma taką broń, że akurat by mógł sobie... mógłby się troszeczkę męczyć, żeby go rozwalić. Chyba, żeby disablingował i krytycznie same, kurde, strzelał do niego. No i prawdopodobnie tam w tym. Teraz możemy sobie wbiegać bez problemu do środka. Bo podejrzewam, że oni są wszyscy w trójkę razem i będą... Aha, i będą gdzieś... Czwórkę, czyli tam było jednak mniej ich. Okej. Dobra. Dobra. Gramy agresywnie. Zrzucimy granat tutaj. Spróbujemy im zniszczyć osłony. Tylko tabul tam jest troszeczkę blisko. Dobra, mam nadzieję, że zniszczymy temu outsiderowi, który jest na zewnątrz osłonę. Wtedy ganerzy sobie powinni z nim poradzić. Cholera, nie zniszczył mu osłony. Ale odsłoniliśmy tego. Odsłoniliśmy sektoid commandera. I tego. O, świetnie. Dobra, Sektoid Commander jest groźniejszy, więc musimy do Sektoid Commandera wycedzić. Dobra, Sektoid Commander jest groźniejszy, bo on by mógł na przykład przejąć kontrolę nad tabulem, a przejęcie kontroli nad tabulem równałoby się naprawdę z ciężką walką. 11. Mogłem rzucić może granata. Dobra, czy ten outsider jesteśmy go w stanie zabić? Cholera, no nie trafiasz. No dobra. Oj, jeszcze kurde misklik, znowu. Ale tych misklików dużo. No spróbuj, jest! No to powinno być ok. Powinno być ok, został mi tylko ten... Cholera, no nie widzisz go. Został ten outsider, jeden tu i drugi w środku.
Disabling shot, 69%. Cholera. No, jak się, my jesteśmy zgodni. Czy Goodfather jest w stanie go zabić? No... 15. Monty już albo Sokole Oko mogliby coś próbować. Okej, okay. Ktoś oberwie. Mam nadzieję, że nie zabijesz go. Do kogo? Goodfather, okej. Okay. Nie szkodzi. No dobrze. 23%, trochę mało. Czy ktoś jeszcze go może inny sflankować? Poza rekrutem. Ty już granatów nie masz. Jakie szanse masz na trafienie go stąd? Ten jeszcze tego musimy uważać na tamtego outsidera, który został w środku. A ty go widzisz, ale to nie za bardzo. Żółw, jakie masz szanse? 35%. A spróbuj. Przekaz go z hala, to gettingujesz. Może mu tą osłonę zniszczysz. Nie, niestety. Dobra, ty go jeszcze jesteś w stanie, Goodfatherze, ładnie sflankować. Ruki do niego strzeli, tylko czy go zabije? A spróbuj, może go nie zabijesz. Tak jest, nie zabiłeś go. To Goodfather go zabije i dostanie awans. Taki mamy plan. Znaczy dobrze ten granat wszedł, że odsłonił tych dwóch, bo myślałem, że te ściany będzie trudniej rozwalić, a się okazało, że to jest trudniej rozwalić, a ściany poszły gładziutko. Dobra, tabula ustawimy tutaj, żeby chronił naszych żołnierzy z tyłu, jakby ten outsider wyszedł. On był w środku, więc możemy chwilę poczekać na niego. Nie spodziewajcie się, że on szybko wyjdzie. A mogę się mylić. Jeden został, 8 na jednego. Tak jest, natychmiast. Mamy go, jest jeszcze flankowany. 16 i Goodfather jest po nim. Okej, poszło. O, przestrzelił przez Tabula. Tabul mu stanął na linii strzału i go przestrzelił. Na wylot. O, małe opóźnienie. Po 20 sekund może jest tylko opóźnienia. Fajnie. Aha, to El Gal. To El Gal to się tak nazywa, ten nasz rekrut. Myślałem, że to jakaś nowa broń. Hahaha! Czy lepszy snajper? Czekajcie, wstrzymam się, wstrzymam się. Jak już zaczekam, napisz mi, co bierzemy. Scout czy snajper? Na snajpera moim zdaniem ma trochę za niskie celowanie. Na scouta ma trochę za niskie życie. Ale zostawiam ci ten, czekam na twoją podpowiedź. Ja jestem za scoutem. Ale zobaczymy, co ty mi napiszesz na czacie. I to wam zostawię niespodzianką. Elgal, kim będzie? To tyle na YouTubie w tym odcinku. A ja sobie tutaj poczekam, aż mi Jakuza napisze na czacie, kogo bierzemy.